Przedostatni styczniowy mecz rozgrywek Orlen Superligi Kobiet. Jesteśmy w arenie Kalisz, gdzie Beniaminek rozgrywek AWS Energa Szczypiorno zagra z Galiczanką Lwów. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Witam Państwa bardzo serdecznie w meczu, który nie jest meczem ostatnim w 14. serii spotkań. Jeszcze jutro jedno spotkanie odbędzie się w Gnieźnie. Na prawym rozegraniu w ekipie z Lwowa właśnie widzimy zawodniczkę Milianę Szukal, najskuteczniejszą w tej drużynie w tym sezonie jak na razie. Na środku Switłana Hawrysz rozpoczyna to spotkanie i ona oddaje pierwszy rzut skuteczny. Teraz aktywna także lewoskrzydłowa Galiczanki. Drugi rzut i odpowiedź gospodyń jest trafienie. Bardzo ładny rzut Switłana Hawrysz. Kolejna próba, ciekawy rzut, ale tym razem Prudzienica była lepsza. Stanisławczyk, podanie krosowe na skrzydło, piękna kontra. Doskonały przegląd pola Kingi Stanisławczyk. Dużo zamieszania i Lisewska łapie na blok rywalkę. Borysławska do kontry i trafia do siatki Agnieszka Jałoszewska. Szukal oddaje jeszcze piłkę, bardzo siłowa akcja. To się nie miało prawa udać. Lisewska, cóż za podanie! Teraz pomaga odrobinę w rozegraniu, zmienia pozycję, stara się oczywiście rozpychać. Szczęśliwy gol, nie wiem czy to nie powinien być gol samobójczy. Djaczenko z Lisewską i Szukal. Tu przydałoby się więcej pomocy, tu przydałoby się więcej związania. Chciała sprytnie Martyna Borysławska, wracając na boisko, jeszcze zabrać piłkę rywalkom. Przegrupowania, przetasowania w defensywie. Katarzyna Wilczek na pozycji numer 2 w obronie między Pilitowską a Lisewską. No właśnie, i teraz było miejsce dla Milany Szukal. Zobaczymy. Była blisko. Piłka jeszcze po rękach rywalek. Szukal. Hawrysz. Była tam Borysławska przed nią. Nie decydowała się na rzut, ale Szukal już inaczej. Zachęcamy do głosowania, do aktywnego udziału. Nieudane podanie Kingi Stanisławczyk. Jest kontra. Kateryna Kozak pokonuje Izabelę Prudzienicę i ma Galiczanka bramkę kontaktową. Hawrysz. Zaprosiła Katerynę Kozak do rozegrania. Szukal! Świetnie! Bierze na siebie odpowiedzialność z linii 7 metra. To Sylwia Lisewska. Niedokładne podanie. Dobrze to przeczytała. Skrzydłowa ekipy Galiczanki pobiegła do przodu z piłką. Jeszcze ani razu nie rzucała w tym meczu Anastazja Dudko, obrotowa Galiczanki. No i teraz z kolei Hawrysz, niedokładnie, Konatar przejęła piłkę, jest już z przodu skrzydłowa Milena Kaczmarek. I jak ta akcja się zakończy, Szukal podaje do tkacza, ta bardzo ładnie umieściła piłkę między słupkami bramki. Lisewska do Pilitowskiej. Kozak chyba nie spodziewała się tego, że Lisewska będzie odwracać jeszcze akcję, no bo 7 na 5 w tym momencie gra trener Krautmeier. Bardzo ciekawe rozwiązania tego szkoleniowca. Przyniosło to efekt. Kinga Stanisławczyk trafia do siatki. Ale już zmiana. Petriw zbiegła za Kaczmarek. Gra Kinga Stanisławczyk, pokonuje. To posłuchajmy, jak Kalisz cieszy się z trzeciego w tym sezonie zwycięstwa. Słyszą Państwo, która z zawodniczek zasłużyła na miano tej najbardziej wartościowej. Sylwia Lisewska, Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Życzę Państwu udanego wieczoru.